Studencki Teatr Satyryków powstał na fali odwilży kulturalnej w 1954 roku i jest jedną z najbardziej znanych inicjatyw związanych z nowym zjawiskiem w kulturze, jakim była tak zwana kultura studencka. Tworzyli go ludzie młodzi. Wśród założycieli był m.in. Andrzej Jarecki, Jarosław Abramow-Neverly, Andrzej Drawicz, Jerzy Markuszewski. Był to w zasadzie teatr, kabaret literacki, w którym skecze były przerywane piosenkami o charakterze właśnie literackim, poetyckim i był to, trzeba powiedzieć, teatr nieszczególnie zaangażowany politycznie. Raczej skupiał się na problemach pokolenia ludzi młodych, czy jakbyśmy powiedzieli językiem tamtej epoki, młodej inteligencji. Jeżeli można mówić o zaangażowaniu politycznym, to zwłaszcza początkowo ten teatr był zaangażowany po stronie socjalizmu, w duchu naprawy socjalizmu i w tym kierunku szła ta satyra polityczna, która się w nim pojawiała. Na przedstawienia STS-u przychodzili nie tylko studenci, wbrew nazwie, tylko był to teatr, który odwiedzali i ludzie z establishmentu, ze szczytu władzy, ale też ludzie związani z tak zwaną kulturą wysoką. Ten teatr kreował nowe zjawiska, które były podglądane także przez dorosłych twórców. I z czasem twórcy STS-u poszli w zawodostwo. Z tego kręgu wywodzi się wiele nazwisk z gwiazdozbioru polskiej kultury, jak na przykład Osiecka, jak na przykład Ziemowit Fadecki, jak na przykład Stanisław Tym. Nie znamy pojęcia, mówił